Ofery startowe dla... Zenon Nowak, jesteśmy dzisiaj w ogrodach pani premier Szydło. Mam przyjemność rozmawiać z legendą polskiego sportu, panem Czesławem Langiem. Witam pana serdecznie. Wspaniała sylwetka, mimo lat, które nam przybyły. Proszę powiedzieć, jak to jest, że pan utrzymuje taką sylwetkę? Na pewno bardzo ważne jest, żeby się ruszać cały czas i też uważać na jedzenie, bo oprócz ruchu też bardzo, bardzo ważne jest jedzenie. No i myślę, że w każdym sportowcu jest to, że chce zadbać o swoje zdrowie, ponieważ no, zdrowie decydowało o naszych wynikach. Jeżeli byśmy zdrowi, silni, to mogliśmy zdobywać medale dla Polski, mogliśmy reprezentować Polskę na Mistrzostwach Świata, Igrzyskach Olimpijskich i to gdzieś tam zostało. Także już skończyłem grubo 60 lat, jeżdżę na rowerze nawet po 100 km, bawię się tym i naprawdę mnie to cieszy. Ale ja też już skończyłem 60 lat, niedawno obchodziłem urodziny i właściwie też mam satysfakcję, że mimo ukończonych lat się bardzo czuję. Natomiast jak patrzę na dzisiejszą młodzież, która jest zatłuszczona, zamiast korzystać ze sportu, to oni siedzą przy komputerach. Dlatego namawiamy młodzież do uprawiania sportu, mówimy w zdrowym ciele, zdrowy duch, tak jak kiedyś dawno temu, ale na przykład przy organizacji Tour de Pologne dla zawodowców również myślimy o dzieci i młodzieży. Robimy mini Tour de Pologne dla dzieci i młodzieży, nad którym patronat ma pan minister sportu Witold Bańka. I w takiej podczas 7 dni bierze udział prawie 3000 dzieciaków, którzy połykają tego bakcyla. Później między innymi z takiego wyścigu się wychował Michał Kwiatkowski, aktualny mistrz świata zawodowców, Rafał Majka. Tak, to jest piękne, po prostu wtedy promujemy nasz kraj, nasz patriotyzm, tak jak kiedyś było. Ja pamiętam te czasy, kiedy wyścig pokoju kończył się na stadionie dziesięciolecia. Oczywiście Tour de Pologne jest taką jedną z najstarszych polskich imprez sportowych, bo pierwszy raz został rozegrany 1928 rok. Cieszę bardzo, że udało nam się wszystkim tym, którzy organizują Tour de Pologne, jest to wielkie, wielkie wyzwanie, doprowadzić nasz narodowy wyścig, nasz narodowy Tour de Pologne do grona największych etapowych wyścigów świata. Czyli jesteśmy w 13 największych etapowych wyścigów świata, tam gdzie jest Tour de France, Giro d'Italia, tam jest też nasz Tour de Pologne. Czyli od strony sportowej osiągnęliśmy maksimum. No i Tour de Pologne akurat jest taką imprezą, myślę, kolarstwo jest taką imprezą, która łączy w sobie raz, że wielkie emocje sportowe, dwa, można fantastycznie pokazywać i promować Polskę. W ubiegłym roku Tour de Pologne, transmisję z Tour de Pologne oglądało 128 państw. Czyli naprawdę wielkie, wielkie zainteresowanie. Tak. I za to należy się panu wielka chwała, bo promujmy nasz kraj i Polska należy do Polaków, jest wspaniałym krajem i to jest najważniejsze. A sukcesy naszych sportowców wpływają też na wizerunek Polski. Jasne, że każdy sportowiec jak zakłada biało-czerwoną koszulkę, to reprezentuje swój kraj. I serce bije mocno. I daje radość ludziom. Ja pamiętam swoje Igrzyska Olimpijskie w Moskwie, gdzie wywalczyłem srebrny medal, mając tą świadomość, że walczę, akurat odjechałem z dwoma Rosjanami na finiszu, finiszowałem, udało mi się wygrać o kilka centymetrów, ale wiedziałem, że dałem radość milionom Polaków i podobnie organizując Tour de Pologne. Jeżeli na trasę wyścigu w ciągu 7 dni wychodzi prawie 4 miliony ludzi, no to widać jak wielkie zainteresowanie, jak jest wielka radość i dla nich to robimy, dla nich to organizujemy. No tak, wtedy Igrzyska Olimpijskie to zawsze się dla tych ludzi z naszego pokolenia kojarzą się z gestem Kozakiewicza. No właśnie, na tych Igrzyskach też walczyłem z Rosjaninem i go pokonałem. No i to wielkie gratulacje. Także panie Czesławie, jeszcze raz dziękuję bardzo. Życzę dużo zdrowia, wytrwałości. Dziękuję. Spotkajmy się na Tour de Pologne. Dziękuję, zapraszam. Dziękuję również. Ok, jest ok, tak teraz. I teraz z miejsca skaczemy i uderzamy. Proszę bardzo. Najwyżej jak się da. Jeśli pan minister przeskoczy, podnosimy. 59 cm miesięcznego. No fantastyczny wynik. Proszę bardzo, teraz Marek Saganowski. To jest bardzo dobry wynik, naprawdę. Ręka do góry, musimy ustawić... Nie, jeszcze wyżej musimy.